Witam Państwa bardzo serdecznie w piątej odsłonie Rozmów przy goleniu. Wracamy po krótkiej przerwie. Są wakacje, jest pandemia, jest ciężko, ale trzeba żyć. Mamy pandemię. Mam kolegę. Mam też jedynie jednego kolegę. Wracamy do tego, co zapowiadałem w odcinku czwartym, a więc do biegu w Rawiczu. Historia o tyle wydaje mi się ciekawa, warta opowiedzenia, że Rawicz podjął kilka ładnych lat temu dość rozsądną decyzję, że można resocjalizować zawodników poprzez sport, niekoniecznie poprzez różnego rodzaju terapię, ale sport i bieganie jest jak najbardziej skutecznym, jak pokazały lata kolejne, sposobem na resocjalizację sportowców w więzieniu. A gdy mówimy o osadzonych w Rawiczu, no to niestety mamy często do czynienia z wyrokami bardzo poważnymi. No i mówimy tutaj przede wszystkim o zabójcach, o różnego rodzaju gwałcicielach, więc bardzo trudne sprawy życiowe. No i moja taka życiowe doświadczenie z roku 2014, kiedy to przy współpracy z panem Jerzym Górskim, którego myślę, że możecie kojarzyć z filmu Najlepszy, z książki Najlepszy, więc doskonały i triatlonista przed lat, który wyszedł z nałogu narkotykowego i stanął na szczycie triatlonowej hierarchii. Jurek Górski wspierał imprezę, która w Rawiczu raczkowała, więc 24-godzinną sztafetę dla 10 osadzonych, którzy biegali po spacerniaku. I w roku 2014 w towarzystwie mojego kolegi dotarliśmy do Rawicza. Finalnie spędziliśmy w zakładzie karnym 27 godzin śpiąc, dosłownie w jednej z celi w ośrodku, w zakładzie w Rawiczu. No i było to na pewno wydarzenie, które bardzo mocno wpłynęło na to, jak postrzegam więźniów, jak postrzegam pobyt w zakładzie karnym, bo prawda jest taka, że jest to miejsce straszne, jest to miejsce, którego nigdy bym nikomu nie życzył z perspektywy pobytu tam. No ale nauczyło przede wszystkim tego, że sport może być doskonałym rozwiązaniem resocjalizacyjnym i tak też było właśnie w 2014 roku, kiedy to około godziny 14 na spacerniak wyszło 10 delikwentów, zawodników, uczestników, którzy przy obstawie pełnej strażników zostali przedstawieni, zostali przywitani. Ja bardzo krótko opowiedziałem im, na czym ta sztafeta będzie polegała. Oni mieli nie lada trudne wyzwanie, dlatego że rywalizowali na spacerniaku 148 metrów długości. 24 godziny rywalizacji, ale co istotne, oni rywalizowali w parach, więc w danym momencie na spacerniaku przebywało tylko dwóch zawodników, dwóch biegaczy, których pętle były liczone elektronicznym pomiarem czasu, za którym byłem odpowiedzialny. No i wiele wspomnień i wiele historii, które odcisnęły spore piętno w moim życiu, no to do czego dążyli ci zawodnicy, bo jeden z zawodników w trakcie biegu podszedł, podziękował mi i powiedział, że dzięki temu wydarzeniu po raz pierwszy od 15 lat widział księżyc. To jest może o tyle dziwne i zastanawiające, że dla nas jest to coś oczywistego, a gość powiedział po prostu, że miał tak celę ustawioną, że okno nie umożliwiało mu tego przez 15 lat, żeby zobaczyć księżyc. Na mnie zrobiło to piekielnie spore wrażenie i udowodniło, że sport potrafi gościa wyciągnąć na prostą, bo rozmawiając potem ze strażnikami zapytałem, za co chłopaki siedzą. No i pan strażnik dyplomatycznie odpowiedział mi, że najkrótszy wymiar kary, który odsiaduje chłop z najmniejszym wyrokiem kary, to lat 15, więc pomiędzy słowami łatwo zauważyć, że były to trudne historie, trudne epizody życiowe, ale przez sport wychodzili na prostą i widać było w tej rywalizacji, która trwała 24 godziny, że jest to dla nich ważne. Oni co zmianę, czyli chyba co godzinę lub co dwie, podchodzili, pytali dokładnie o ilość okrążeń, bo dla nich to miało piekielnie znaczenie. Kto z nich jest najlepszy, kto wygrywa, kto biega najszybciej. I to pokazało, że no nie robią tego tak tylko, żeby, nie wiem, być może złagodzić wymiar kary, być może mieć jakieś względy u strażników. Robili to dla siebie, dla sportu. I te 24 godziny potwierdziło i no i dało nadzieję, że sport jest jak najbardziej, można wychowywać przez sport również w zakładach karnych. Tam zawodnicy pokonali grubo ponad 300 km przez te 24 godziny. W moim przypadku było to niestety, albo stety, tożsame z tym, że część nocy spędziłem odpoczywając w celi, a jak łatwo się domyślić, noc w celi nie jest spokojna i łatwo było zobaczyć, jakie krzyki, jakie wrzaski dochodzą z cel, różnego rodzaju wyzywania, różnego rodzaju krzyczenie o pomoc, o to, że jest się niewinnym, to coś, co zostaje na długie lata w pamięci.
No i ogromna ulga po wyjściu. Z drugiej strony ogromna ulga, że Jurek Górski podjął się tego, aby wspierać osadzonych. On przez wiele lat wspierał ich sprzętowo. Widać było po chłopakach w tym wieniu, że oni mają sprzęt biegowy naprawdę solidny. To nie są byle jakie buty do biegania, tylko naprawdę buty biegowe. No i po tych 24 godzinach, ja dziś pamiętam, jak ci zawodnicy wszyscy wyszli na spacer, na tak zwaną dekorację, i oni byli podekscytowani, kiedy obliczaliśmy wyniki, to jak finalnie każdy z nich pobiegł. No, tam była euforia, była radość z pokonanego wyniku. Oni pobiegli lepiej niż rok wcześniej, w związku z czym ta radość była tym większa, że mieli się czym pochwalić przed strażnikami, przed rodzinami. Były wykonywane telefony do rodziny i było widać w tym autentyczną satysfakcję z tego wydarzenia. Dla mnie rzecz, która odcisnęła niesamowite piętno na mojej biegowej historii, nie jako biegacz, jako obserwator tego wszystkiego, pozwoliło mi spojrzeć zupełnie inaczej na sport, zupełnie inaczej na ludzi, którzy mają dużo większe problemy aniżeli życiówka, aniżeli niechęć do trenowania. Bo jak rozmawiałem z jednym z nich, dla niego wyjście na trening, możliwość trenowania na spacerniaku, no to jest duża nagroda, bo oni o to musieli walczyć, starać się, żeby móc po prostu wyjść na 148-metrowy spacerniak i pokonywać kolejne okrążenia. To tyle, jeśli chodzi o piątą odsłonę rozmów przy goleniu. Widzimy się, mam nadzieję, za 2 tygodnie w 6. odsłonie. W międzyczasie na pewno socjalny byt, który nagra Szymek Bytniewski. To tyle z mojej strony serdecznie. Dziękuję za poświęcony czas i mówię do zobaczenia.